Dzień dobry, późno listopadowy poniedziałku. Mamy 10:25 i 2 stopnie mi termometr pokazuje. Prawie całkowite zachmurzenie, ale to jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy temperatura odczuwalna jest wyższa od wskazywanej. W dodatku obiecywali mi dzisiaj 11 stopni przez obiad, więc się za ciepło nie ubierałem. I muszę przyznać, że pierwsze kilometry, zanim organizm się rozgrzał, były dosyć rześkie. Końcówka listopada, szybki grudzień i koniec roku, a to oznacza, że już z celami rowerowymi daję sobie spokój, no bo to, co byłem w stanie, to w tym roku zrobiłem, a to, czego się nie udało, no to tym bardziej już w tym ostatnim miesiącu nie zrobię. Tak więc jazda tylko dla fanu, dla przyjemności, zabawy, żadnych tam celi. No i tak też jest dzisiaj. Wczoraj w niedzielę w ogóle nie jeździłem, zrobiłem sobie luz totalny, spacerek, poza tym relaks, nic nie robienie. A dzisiaj wycieczka do miejsca wam, a przede wszystkim mnie bardzo dobrze znanego, ale że lubię tam jeździć, a dawno nie byłem, no to sobie jadę. A przy okazji nagram film o przygotowaniu roweru do jazdy zimowej. Ja w zeszłym roku popełniłem materiał o tym, czemu w ogóle warto w zimę jeździć rowerem oraz czemu niektórzy tego nie chcą robić, jakie podają argumenty przeciw. Ja tam próbowałem się z nimi rozprawić, z argumentami oczywiście, nie z ludźmi. W tym materiale chcę trochę o rowerze. Co i jak ja robię przed jazdą, po jeździe. Może komuś się przyda. A jak nie, to sobie chociaż jesienne, późno jesienne widoczki pooglądać. Jak się zapewne domyślacie, tego deszczu w planie nie miałem. Jestem zupełnie nieprzygotowany. Na szczęście, jak sprawdzałem mapę, to takie przejściowe to ma być tylko. Bo nic nie widzicie. Balaton, Sosnowiec. Kamieniołomko, parki, park Grudek i te sprawy. Jak mówiłem, coś co już wam pokazywałem nieraz i coś co bardzo lubię odwiedzać.
Suchutko. W sezonie to woda prawie pod płot. Na początek widoczek. No, fajnie, nie? Jazdę rowerem w okresie zimowym możemy podzielić na dwa rodzaje. Jazdę komunikacyjną do szkoły i lub też do pracy. I o tym będzie osobny film, o przygotowaniu roweru, o tym jaki to rower powinien być według mnie. Oraz jazdę treningową, czy też taką dla przyjemności, dla zabawy w zimie właśnie. Zima to taki okres, kiedy są trudne warunki dla roweru. Mamy opady deszczu, opadu deszczu ze śniegiem, śniegu. Sypią na drogi sól, sypią piach, tworzy się takie błoto pośniegowe, chlapa nieraz. I to wszystko, ten cały syf się dostaje na napęd, na ramę, na rower i go nam niszczy. Więc jak przygotować rower do zimy? Przede wszystkim, jeśli rower jest po całym sezonie, dosyć ciężkim sezonie i zamierzamy nim dalej jeździć, no to warto zrobić mu serwis. Stery, łożyska, wszystko gdzie może się ten syf, ta sól z wodą, ten piach, to tam gdzie może się to dostać, to wszystko przeserwisować. Napęd. Oczywiście czyściutki, nasmarowany. Ja oprócz tego, że utrzymuję napęd oczywiście w czystości, jak wy wszyscy, no to jeszcze przed każdą jazdą w takie właśnie bardziej mokre dni zimowe dodatkowo dosmarowuję go jeszcze, żeby była podwójna warstwa. Oczywiście to też zależy od tego, jakiego rodzaju smaru używamy. Jak jest jakiś gęsty, trudno się wypłukuje, no to pewnie nie ma to sensu, no ale jak coś rzadszego, to warto dosmarować, żeby większa ta ochrona jednak przed jazdą była. Co tam jeszcze? Jeśli jeździmy w butach SPD, a ktoś się czuje niepewnie lub będzie to jego pierwsza zima, a ma być śnieg, lód i tak dalej, no to może warto pomyśleć o przesiadce na platformy. Będzie jednak szybsza reakcja. Ewentualnie sprężyny rozkręcamy na minimum, tak żeby były całkiem dosyć luźne, żeby bardzo łatwo się dało wypiąć nogę i zareagować. Roweru jako tako specjalnie nie przygotowuję. No oczywiście mówiłem, napęd czysty, napęd nasmarowany, wszystko przeserwisowane, przygotowane na zimę. Natomiast nic więcej z nim tak przed jazdą nie robię. Ale no, po każdej jeździe niestety trzeba poświęcić dodatkowo czas. Wziąć rower, dokładnie umyć z tej soli, z tego syfu, z tego błota, z tego piachu. Wszystko wyczyścić, cały napęd wyczyścić. Zajmuje to więcej czasu niż w lecie. No niestety, taki urok jazdy zimą. Dlatego niektórzy na przykład mają specjalnie rower na zimę, tak zwane zimówki. Coś, co mogą właśnie tyrać w takich warunkach. I im tak bardzo go nie szkoda. Aczkolwiek i tak trzeba o niego dbać, i tak trzeba dbać, no bo korozja w zimę następuje o wiele szybciej w rowerze niż w okresie letnim na przykład. A propos platform jeszcze, taki plus będzie zmiany ze spedów właśnie na platformy, że będzie można użyć na przykład jakichś cieplejszych zimowych butów, noga nie będzie tak marzła i nie trzeba wtedy wydawać, nie wiem, 800-1000 zł na dedykowane buty SPD ocieplane. Ale to taka luźna uwaga, przymusu nie ma. Co jeszcze warto w zimę pomyśleć? O błotnikach. O ile cały rok na przykład jeździcie bez, bo wam wizualnie do roweru nie pasują, no to warto na zimę założyć jednak błotniki. Raz, że uchronicie trochę bardziej ten rower, a dwa, zadbacie trochę też bardziej o ubrania. I w sumie tyle z mojej strony na temat przygotowania roweru. Jak widzicie, ja tu żadnej filozofii wielkiej nie stosuję, żadnych magicznych sztuczek.
Niektórzy bawią się jeszcze jakieś woskowanie ramy, tak, nigdy tego nie próbowałem. Jakoś nie mam do tego zacięcia, zapału i chęci. Rower ma być wyczyszczony, sprawny technicznie, nasmarowany i po każdej jeździe dokładnie umyty. I tyle. Zajmuje to trochę czasu, ale jazda zimą ma swoje uroki. Jeśli nie próbowaliście, to spróbujcie. Całkiem inaczej świat z roweru w zimę wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Objadę sobie górą cały kamieniołom i jeszcze pojadę w jedno miejsce. Trzeci deszcz w dniu dzisiejszym. Nie mam szczęścia do pogody. Nie wiadomo, czy się to choróbskie nie skończy. Ale co tam. I tak jest fajnie. Plus taki, że nie leje, tylko przyjdzie chmurka, pokropi, popada i spokój. Już kiedyś to zrobiłeś. No właśnie. No ja jeszcze na Sosinę chciałem zajrzeć. No i przywitało mnie. Tablica przywitała, wstęp wzbroniony, roboty budowlane. No ale jak mam zobaczyć, co się dzieje, nie wjeżdżając? No, nie da się. Tak więc jadę i patrzę. To taki asfalcik elegancki. No to może lasem jeszcze objadę. Co, ale... Tu jest asfalt.
Jestem w szoku. Ja tędy raz tylko jechałem. Ze 2 lata temu. Minimum 2 lata, może i 3. I to był normalny przejazd lasem. Właśnie takie jak wcześniej, kręte dróżki, trochę bagniste w niektórych miejscach. Zrobili alejkę. A ja się w las wepchałem, a mogłem jechać tędy. Tylko co to za przyjemność. No powiem wam, że połowa zabawy właśnie uciekła. I właśnie tak to wcześniej wyglądało. Po mojej prawej jest ta nowa droga. Znaczy to jest tak, z jednej strony takie coś podnosi atrakcyjność miejsca, bo więcej osób, więcej rodzin może. Sobie będzie teraz mogło zbiornik naokoło objeżdżać. Co jest fajne. Z drugiej... Kolejne kilometry asfaltu, betonu i tak dalej. Tam, gdzie wcześniej było dziko i dla mnie fajniej. Ale jak to mówią, wszystkim nie dogodzi. Zrobili, to jest. Mnie osobiście niezbyt to odpowiada, no ale na Sosinę i tak często nie zaglądam. I deszczyk numer 4, bo czemu by nie? Prognoza w dniu dzisiejszym kompletnie się nie sprawdziła. Miało być 11, maksymalnie pokazało mi 5. Odczuwalna może z 7. Miało być bez opadów, no to kolejny raz kropi. No i miało być słońce, którego jeszcze nie ujrzałem. Nie ma to jak dzień wcześniej wyprać sobie ubrania, a później je założyć i uświnić. Swoją drogą, niedziela, piękna pogoda, słoneczko, to mnie się jeździć nie chciało, a dzisiaj ponuro, zimno, deszczowo, ale wiecie, no, w dobrą pogodę to każdy będzie jeździł. Deszczyk numer 5 to dobra okazja, żeby się z wami pożegnać. Jak widać, pogoda dzisiaj nie rozpieszczała, ale udało się coś pokręcić. W takich klimatach też jest fajnie. Nie ma się co bać. Wam oczywiście dziękuję za
obejrzenie tego filmu, za wszystkie komentarze. Trzymajcie się, kręćcie jak tylko czas i chęci pozwalają, wbrew pogodzie nieraz, bo też fajne klipy wtedy wychodzą. I do zobaczenia gdzieś w kolejnym filmie, mam nadzieję. Na razie.